się spotykamy i tak tutaj w tej naszej wspólnocie. To nie jest jeszcze parafia, duszpasterstwo grecko-katolickie w Rudzie Śląskiej. Z okazji pierwszego roku, który minął naszego służenia, naszej tutaj pracy duszpasterskiej. Ja myślę, że ten rok trzeba brać w kontekście w ogóle lat ubiegłych. To znaczy, kiedyś jeszcze na Górnym Śląsku mieliśmy dwie grecko-katolickie parafie. To były Katowice i Gliwice. Niewielkie wspólnoty. Natomiast w tej chwili jest ich kilkanaście. Po prostu wyszła potrzeba posługi duszpasterskiej. Zaczęliśmy tworzyć wspólnoty grecko-katolickie tutaj właśnie na Górnym Śląsku. Powstało dwie, trzy nowe wspólnoty. Natomiast po wybuchu wojny w Ukrainie, poprzez napaść Rosji w lutym ubiegłego roku, liczba tych ludzi bardzo się zwiększyła. Chcę podziękować przy tej okazji i księdzu arcybiskupowi za zgodę na możliwość naszych nabożeństw właśnie tutaj w tych kościołach, również i kapłanom rzymskokatolickim, którzy są gościnni, otwierają tutaj swoje kościoły, dają możliwość tej posługi wśród greko-katolików. Bogaca kościół, bo mogą zobaczyć różne ryty na modlitwy i na poczytanie Pana Boga. I to bardzo nas przybliża i pod jednym dachem, pod jednym Bogiem chodzimy, tak rzymskokatolickim kościołem razem idziemy w nogę, tylko my jesteśmy obrządkiem wschodnim i to też da poznać ludziom i Polakom i nam poznać ich obrządek, nie nasz obrządek. My mieliśmy Świętą Annę, sprowadziliśmy taką ikonę z Ukrainy, gdzie jest Święta Anna Joakim i między nimi Bogorodzica, która pochodzi z korzeni Jeseja. I to jest to, że chcemy tutaj zrobić taki kult modlitwy babciów, rodziców, za swoich wnuków, za swoich prawnuków, za dzieci, kto nie ma dzieci. I tak to mieliśmy 9 dni mszy, taką dziewiętnicę. Każdy dzień wczoraj skończyli, a dzisiaj jeszcze takie błogosławieństwo archierejskie. Kaplica Świętej Anny jest do dyspozycji, więc to jest dobra wola, dobry gest, zrozumienie społeczności. Także myślę, że to jest ważne. No my jako miasto też się dokładamy, ja też uczestniczę, bo też chcę zaznaczyć w ten sposób, że ten szacunek, pamięć i ta gotowość do pomocy jest dalej, więc myślę, że to jest najważniejsze, żeby to się rozprzestrzeniało. Mamy czas Adwentu, takie radosne oczekiwania, ale no myślimy o tym, żeby być razem, że jesteśmy w jakimś rodzinnym gronie, więc myślę, że tym naszym sąsiadom tego brakuje.